Hej, cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Radowity. Słuchajcie, nagrywamy jeszcze raz moje stanowisko. Rok minął od opublikacji ostatniego odcinka, także na pewno się bardzo dużo zmieniło i chcielibyście wiedzieć, co takiego się zmieniło na YouTubach, w moim pokoju, kurde. No i słuchajcie, macie jeszcze chwilkę, żeby teraz zostawić łapkę, suba z dzwoneczkiem, wpaść do mnie na Instagram Radowity i na Snapa Rado.kr. A wiecie czemu zostawić łapki w górę? Bo mam przygotowany dla Was konkurs aż na 4 fajne rzeczy. Na początek myślę, że co 1000 łapek będę rozdawał jedną rzecz. Także dołapkujemy i naprawdę fajny sprzęcik jest do rozdania, a zobaczycie to na koniec filmiku. Także dzięki, no i co dalej? Robimy stanowisko, pokazujemy stanowisko. Do zobaczenia. No i słuchajcie, jesteśmy już w filmie w moim nowym super stanowisku, tak w sumie powiem, bo mam sprzęt, mam jak nagrywać, mam naprawdę mega fajne słuchawki, mega fajne klawiaturę, tylko niestety trochę słychać na streamach, to już pewnie wiecie, jak napiszesz teraz, że słychać, to znaczy, że oglądasz moje streamy, a przyjmę teraz serduszko. Słuchajcie, moja myszka to HyperX Surge, to jest nowa myszka z HyperXa. Dopiero wyszła, no i koszt takiej myszki to około 300 zł jakoś, tak? No i tak jak widzieliście, to była myszka. No i pamiętacie pewnie rok temu, jak nagrywałem to stanowisko, kurde, pamiętacie tą myszkę, kurde, jak ona była, ta z rywalki, cała taka pozierana, taka swejda, z tego co pamiętam, miałem wtedy taką myszkę. No i mamy też nową klawiaturę. Klawiatura to jest HyperX Alloy FPS, słuchajcie, to jest mechaniczna klawiatura. Pamiętam rok temu, jak miałem moje pierwsze stanowisko, nagrywaliśmy z Tomkiem, no to miałem klawiaturę za 30 zł, no i troszeczkę się w sumie pozmieniało, bo dostałem potem klawiaturę jakąś mechaniczną, a teraz przy współpracy z HyperX mamy klawiaturę mechaniczną, to chyba najlepszą, na Blue Switchach Alloy FPS. No i pewnie Was zastanawia, kurde Rado, ale jak Ty czytasz czat, przecież w tamtym roku, kurde, wcześniej na streamach nie wiedziałeś. Kurde, nie wiedzieliśmy, jak czytasz czat, no i wtedy powiedziałem Wam, że czytam na telefonie, a teraz słuchajcie, mam dwa monitory, jak widzicie, mam dwa monitory, kamerka dalej stoi w tym samym miejscu, tylko teraz na streamach mamy inną perspektywę. Sorry, że tak cały czas gadam o tych streamach, ale no niestety mój kanał praktycznie składa się ze streamów, ale chciałbym jak najwięcej wejść teraz w filmy, mam nadzieję, że te filmy jak najbardziej się w sumie do nas przyjmą, o, przyjmą. No i dobra, no ich podkładka to jest HyperX. HyperX podkładka to jest jedna z największych podkładek. Również mam słuchawki. Słuchawki to są Revolver S-ki, zobaczcie, to są Revolver S-ki, które naprawdę jak je założę, to praktycznie nic nie słyszę, więc jakby bił jakiś alarm, to prawdopodobnie bym jej nie słyszał. Tego alarmu oczywiście. No i tapeta jest Vegeta. W sumie jak wiecie, to w sumie jak wiesz czemu Vegeta, to napisz w komentarzu, chciałbym zobaczyć, czy mnie znasz w jakiś tam sposób. No i dobra, no to może odpalimy sobie Fortnite'a, zobaczymy co jak, bo pokazałem wam w sumie, co się zmieniło. No i po Fortnite'cie, jak zrobimy sobie tą giereczkę z Fortnite'a, to pokażę wam sprzęcie, który będziecie mogli oczywiście wygrać. Także zapraszam na Forta. No i tak wygląda moja perspektywa, jak gram sobie w grę komputerową, jak wyglądacie sobie na streamikach. No i możecie zauważyć, że na przykład tak jakbyście wy siedzieli tutaj zamiast mnie, no nie? Dlatego specjalnie chciałem wam pokazać tą perspektywę, no dobra, no to polecimy sobie na wykrzywione. Powiem tak szczerze, trochę dziwnie, bo czuję się, jakby siedział tak obok mnie, po prostu mój kolega. Jakbyście wy siedzieli obok mnie, to ja bym nie był na przykład taki pewny siebie na tych streamach, no nie? Tylko zawsze jest to fajne, że wy siedzicie na drugim monitorze, wy siedzicie po drugiej stronie i wtedy można się tak troszeczkę, można się w pełni skupić po prostu na gierce. No dobra, to zobaczcie teraz, jak to wygląda z mojej perspektywy, jak sobie gram Fortnite'em. Mam nadzieję, że to będzie jakiś tam bardzo ciekawy w sumie. Zobaczcie, jak taki Radowity na przykład gra sobie w gierkę. No i dobra, skoczymy sobie na domek tutaj. Beczki niestety żadne nie mamy. Trochę słabo było jakbyś... O, patrzcie, kurde, nowy granat znaleźliśmy na czym? Nowy granat znaleźliśmy
na filmiku, na filmie, czyli chyba w clickbait streamie. O, znalazłem nowy granat w Fortnite, kurde. No dobra, idźmy dalej, zobaczymy, gdzie są kurde ludzie. Idziemy sobie troszeczkę niżej, mam pompeczkę, więc spoko. Także w chwili, jak widzieliście, tak właśnie sobie streamuję. Siedzę sobie na fotelu, tu mam jeden monitor do czytania czatu, tu sobie gram i dlatego zawsze pytacie, kurde, Rado, czemu tak wykrzywiony siedzisz? No ale tak, niestety mam ułożony monitor. No i słuchajcie, no i jest już koniec filmu. Napisz teraz w komentarzu, czy ci się oczywiście spodoba ten film, bo naprawdę włożyliśmy w niego dużo pracy, więc fajnie było, jakbyście docenili. No i wbijamy szybciutko 100 tysięcy subów, a tam gdzieś jest Smoke, kiedy obiecałem kiedyś, że odpalę Smoke'a na 100 tysięcy subskrypcji, więc pamiętamy, że dalej odpalę. No i teraz pokażę wam trochę rzeczy. Mam do rozdania takie dwie pary słuchawek dla was, co tysiąc jedna rzecz, co tysiąc łapek jedna rzecz dla was. I również mam do rozdania dwie podkładki. Jedna to jest średnia, a jedna największa z HyperX. Także, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostaw kciuka w górę, wpadnij do mnie na Instagram, Radowity, również wpadnij na Snapa, wejdź do mojej grupy Gang Króli na Facebooku, fanpage Radowity i mam nadzieję, że mega wam się oczywiście spodobał ten filmik. No i widzimy się w następnych i zapraszam codziennie na live'ki. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.